Siemanderu, z tej strony Mendia, w dzisiejszym odcinku widzicie, jesteśmy na PC Simulatorze i dzisiaj, zobaczcie na to, wszedł update'cik, jakoś wczoraj wszedł update'cik, jak to nagrywam, jak to też oglądacie, to wczoraj wieczorem wszedł update'cik, który pozwala mieć więcej niż 999 999 999 999 999. Więc wy też zostawcie nieskończoność lajków tutaj, łapę w górę. I pamiętajcie, napiszcie też komentarz, chcę peta, bo jeżeli zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz, zostawicie subskrypcję, no to jesteście w stanie wygrać peta. Ja sobie tutaj troszeczkę posiedziałem ostatnio i powiedziałem, kurczę, mam słabe pety. Znaczy, no wiadomo, pety sobie biorę, raz nie biorę. Tutaj mam banku. No będę zobaczyć, czy teraz aktualnie nie. Aktualnie mam tutaj tylko te legendy, więc jeszcze trzeba będziemy sobie coś musieli sprawdzić. Ale zobaczcie, ile tego tutaj jest. Jeżeli chcielibyście coś, no to zobaczcie na to. Macie idealny cały zestawik. I teraz tak. Robię sobie już powoli team dark materowy. Co powiecie, jaki team dark materowy? No bo trzeba to zrobić, team dark materowy. I co jeszcze zostało dodane? Też jest bardzo ważna rzecz, co zostało dodane. Bierzemy sobie na początku, idziemy do Dark Techa. Dark Techa, tam musimy iść i tam jest coś fajnego dla nas. Tutaj. W tym tutaj czeka na nas, no niestety pasą jeszcze 3 dni, ale tutaj już mamy gotowy. I zaraz zobaczymy, jakie dodatki będą na nich. Czy będzie coś fajnego, czy nie będzie nic fajnego. Wracamy, pierwszy. Chest Breaker, jedynka, słabo. Kolejny, Magnes, Chest Breaker, słabo. Trench, słabo. No, słabe te pety, słabe 4T, no kurczę, mogłyby się trafić trochę lepsze, no dobra, no ale mamy już chociaż 3-4 takie. To ile mi teraz wzrosło ten, jak pójdę na chopa, zobaczymy, ile teraz mi wzrosło. Okej, okay. I 46, dobra, jest naprawdę, ale to naprawdę super. Od razu dowiedziałem się jeszcze o tym, że można robić naprawdę super fuzy. Tak jest. Teraz idziemy tak, teraz tak, mamy pety i tutaj mamy haksoloty. Idziemy zobaczyć sobie różne fuzy. Dobra, mamy teraz tak, trzy takie goldenki, ale wiecie co, zdejmiemy sobie, żeby widzieć, co dostaliśmy. Tak, zdejmiemy sobie pety i będziemy widzieć, co dostaliśmy. Trzy takie goldenki, co dają? Trzy takie goldeny. I mamy... Okej. I teraz mamy... jedną Rainbow Legendę. Okej, zobaczcie. Widzicie? To możecie sobie zrobić z 3 goldów 100% szansę na Rainbow Legendę, czyli nie musicie wydawać 5, 6, żeby na pewno mieć 100%, robicie z 3. Czyli już zaoszczędzacie bardzo dużo. Zobaczymy sobie na przykład... Oj. Co się stanie, jak damy teraz 3 takie? Dobra, czemu nie mogę? A, dobra, tych nie mogę. A te haket, te trzy. Raz mi działa, raz nie działa. Dobra, i co się stało, jak wzięliśmy 3 hakety? Okej, okay, to daje nam 100%. Jeżeli zdobywacie goldy, to nie męczcie się w maszynie do robienia rainbowów, gdzie macie mniejszą szansę na zrobienie rainbowa, tylko po prostu sobie zróbcie ten. Fiuzarka i wam to dużo lepiej idzie. Teraz tak. Teraz te pety na przykład. Musimy zrobić kolejne sobie jakieś pety. Bierzemy sobie teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tych zwykłych. Co to mi da? Co mi dało 6 tych zwykłych? Ej. Co?
czyli w ogóle jeszcze lepiej. Bierzecie 6 zwykłych, 3, 4, 5, 6 i macie 100% ze zwykłych Rainbowa. No czyli macie jeszcze lepiej niż myślałem. A z 5? 5. A, z 5 też macie. Czyli nie musicie iść teraz robić goldów. Nie musicie iść robić ten, od razu sobie robicie... Czyli, powiem szczerze, jest to naprawdę superowe. Okej. Okay. Albo na przykład macie te haksy gatory. Co się z nich stanie, jest dalej 3? 3 haksy gatory dały nam Glitchet Unicorn legendarnego. Ej! Aksykatory dały na Anglicy unicorna. To też ciekawe. Ale dobra, te aksykatory, one bardzo często dropią. Damy je 4. Damy je 4, zobaczymy co nam wyleci. Zwykły haksolot. 64B. Okej. Okay. Ej, nie... Naprawdę nie jest tak źle. Dobra, a... Damy tych aksygatorów na przykład 6. Dobra. I mamy Goldena Hackata. Ale to się chyba nie opłaca. Bo Haksolot jest lepszy. Czyli zupełnie się nie opłaca dawać 6 aksygatorów. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz mamy Golden Aksygatora. Czy to jest takie opłacalne? Nie wiem, czy te są takie opłacalne, no ale no zobaczymy. Weźmiemy jeszcze, zrobimy takiego dzikiego mega. I weźmiemy te epiki. 5 epików. A, bo to są chyba rainbowowe i dlatego nie mogę. A nie, mogę. Dobra, i co dostałem? Rainbowowego Haksolota. 456. Najlepsze to może być. Normalnie. Idealnie. I drodzy widzowie, teraz nawet jak bierzecie sobie i zobaczcie. Zwykły coinów nad limit. I wszystkie inne też możecie mieć nad limit. I teraz co jeszcze zostało dodane? Gdy idziecie do tech shopa, idziecie sobie do tech shopa, to teraz tutaj to jajko ma tego huge packet kata. Tak? Tego huge... Hack Huge'a. I została na niego powiększona trzykrotnie szansa, że 3 razy łatwiej go teraz trafić. Więc bierzemy sobie to i to. Aj, tylko musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. O, zobaczcie, jak te epic od razu. Tylko ja biorę sobie, najczęściej sobie usuwamy, tak? Zostawiamy tylko legendarki. No i sobie otwierajcie. Teraz jak możecie tu 99 mieć trylionów. Jak macie 99 trylionów, to myślę, że z dobre 3 godziny sobie tu posiedzicie, pozdobywacie, później znowu podropicie i tak kółko. Haksolotlet będą dropić, może jakieś errory w sumie wtedy możecie sobie porobić na ten. Komitykalium nie można przerabiać, no ale errory na przykład by sobie przerobić wtedy zwykle na goldy na rainbowy i później robicie dark materowe, 5 te mieć. Cały team mieć, jak ktoś ma 20, 19 lub coś, nie jest to mega trudne, naprawdę. A najlepiej to i tak jest, jak macie dużo wszystkiego, to idziecie sobie do... Do czego sobie idziecie? Idziecie sobie do merchanta i w merchancie na luzie sobie wszystko, co chcecie, zdobędziecie. Nie musicie się nic męczyć, merchant po prostu oddaje konkret. Za... No wiadomo, trzeba mieć diamenty, ale no... Ten merchant o 19 ten rano, on za 40 chyba milionów gemów sprzedaje Rainbow 404 demona, tutaj tego, mityka. A ten, co się pojawia co jakiś czas, po prostu to on sprzedaje za 83 miliony. To jeżeli ktoś ma dużo gemów, to sobie zrobi na spokojnie cały team dark materowy. Okej, okay. No i wiadomo, trzeba... Dropcie huge hack kata, ponieważ jest tyle warty teraz, że no jak go tylko dropniecie, to jesteście ustawieni już do końca gierki. A prawda jest taka, że do końca gierki ten huge niby ma tu zostać. Że już mają go nie usuwać. I też widzowie, jeżeli oglądaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu portal, to nagram odcinek, do czego prowadzi tamten portal, bo ja już wiem. A wy pewnie jeszcze nie wiecie, więc warto wam napisać.
No, więc wiem i pokażę wam dokładnie dowody mniej więcej, co będzie też za portalem, jakie coiny będą za portalem, bo też będą nowe coiny, więc no, warto tutaj łapkować i subskrybować. Dobra, no ja tutaj chyba zostanę sobie. No i zacznę se, no, dropić tego huge kata. Huge haka, tak, no bo te haki trzeba mieć. Tego trzeba dropnąć, tak? No, wiadomo, bez tego się nie ruszy nigdzie. O, chociaż jest Golden Axolo, to też fajne. No i dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się i oto tym jajkiem, takim goldenem tutaj na twarzy mojej. Dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie do kolejnego odcinka!